Moi drodzy, nowy sezon, skasowane zostały tamte bonusy, nowy dodatek wyszedł, Wichrogrody i nie tylko. I co robimy? No, musimy odblokować. Ja mam 4000 golda, ja nic z tym nie robiłem, ja po prostu gram. Kilka ustawek dziennie grałem i to jakoś samo wpadało. I co? No, nie będziemy płacić przecież 15 euro, nie? Płacimy. Autoryzacja, cyk, 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 zakładamy. I teraz tak. Wszystko fajnie. Pokażę, czy bonusy są zakupione. Bonusy są. I teraz tak. Inna sprawa. Zadania musimy sobie zobaczyć, gdzie są. I sprawdźmy, jakie możemy wywalić. Rozegraj łowcom, szamanem, dobra. Czyli tak, tu wywalamy, rozegraj 3 partie. Tu tych mi się nie chce zrobić zadań. Wygraj 3... 500 punktów many. Wydaj manę. Zagraj legendarną kartę. To nie, to musimy. Wygraj 5 partii w karczemnej bójce. Super. Dobra, no to co, no to lecimy. Lecimy. Szczerze, gram 4-5 meczów dziennie questy i mam luzem 5k. Bez problemu ten bonus sezonu można kupić. Oczywiście, że tak. Nie wydajesz many w ustawce? A co tam było, coś o manie? Czy nie pamiętam. Dobra. Cześć wam wszystkim. Kupcie se loda dzisiaj, kupcie se, wykupcie se loda na ekranie, niech wam go doda. Słuchajcie, Płetwin, Eliza albo ta. Ja myślę, że to mamy większą szansę na wybór. Ja bym sobie to wziął. Czy będziemy na poprawinach? No, znaczy na poprawinach, no wrócimy wieczorem następnego dnia, nie? My musimy też wrócić, nie? To wiecie, mamy zwierzęta, które trzeba nakarmić i tak dalej. Natomiast, no, z rana nie wrócę, bo wiadomo, że człowiek musi wytrzeźwieć, a ja będę kierowcą następnego dnia. A ten, pod wieczór będziemy w domu, nie? Czekajcie, co tu jest? To. No nie wiem, wezmę Pawełka. Może Paweł do mnie przemawia, albo nie przemawia do mnie. To niech przemówi. Pada deszcz dzisiaj. Wszędzie pada deszcz, czy nie wszędzie? Bo u nas dosyć mocno, a czy dosyć mocno? No pada. No i jak tak będzie padać, a zapowiadają, że ma padać długo, no to się będą mogły pojawić jakieś lokalne podtopienia. Ale trzymam kciuki za ciebie. No. Naprawdę. Co ty taki elegancki dzisiaj? A, bo ja byłem u Barbera, Barabara. U Barabara byłem. Bara, ryki, tyki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Jak byłem dzieckiem, nie wiedziałem, o co chodzi w tym tekście. I po prostu go śpiewałem. I już wiem, dlaczego moi rodzice tacy skonsternowani chodzili. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. O, kolejna paczka do odbioru jest w paczkomacie, super. Pójdę dzisiaj wieczorkiem odebrać ją. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Dymon, moi drodzy, dymon. Słuchaj kuriera, bo będzie. No nie, Patty, ja nie będę przecież kota zamykał w tym, no. Będzie to będzie, Patty. Masz, jeżeli będzie, to masz mi dać znać wcześniej.
Albo niech dzwoni, albo się z nim kontaktuje. Ja nie wiem, no ja mam zamknięty ten, ja mam słuchawki też. Nawet czasami jak ten, to nie słychać. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. No dobrze, to nie mówię innym. Dokładnie. Pan Boko 10 lat młodszy, to prawda? Czuję się tak? Nie no, nie czuję się tak. Świetnie sobie radzisz. Nie, nie będę tak robił. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Oby tak dalej. To prawda. Oby tak dalej. Ja myślę, że zagramy. No bo mógłbym odświeżyć sobie 5 razy. No dobra, sobie teraz sobie raz. O, to by było spoko. Te dwa. Przedam i wezmę go, nie? Spróbujemy. Kiedy Gothic? No nie planuję póki co. No macie u Nexosa, tak się dogadaliśmy, że ja zapłaciłem Nexosowi. Mówię tak. Słuchaj Nexos, nie chce mi się w tego Gothica, ludzie proszą, weź tam. Wysłałem 20 zł i on mówi, dobra, to będę streamował. No i spoko. Świetnie sobie radzisz. I tak to właśnie jest. Oho, murloczek, mocarzyk. Goat Hick? A plan był taki początkowo, żeby właśnie go tak poprzerabiać. Pomyślimy. George z Polska. Hello, Mr. Polska, George. How you doing? Ty się pieron. Bardzo bym cię chciał mieć znajomych na Facebooku. No to niestety nie będziemy znajomymi na Facebooku, bo nikogo nie dodaję tak po prostu z widzów. Muszę mieć jakiś biznes, nie wiem, potrzebę skontaktowania się, jakiś powód. A nie, żeby mieć znajomych kogoś, żeby mieć znajomych. No. To jest powód, żeby mieć znajomych? Ah!
Nawet mnie nie ma znajomych. No tak, ale ja na przykład jakby nie ma... No jakby z Miotkiem, no co, no... Nie mamy jakiegoś kontaktu, no jakby nie mamy potrzeby, nie? No nie jesteśmy jakimiś znajomymi tam, nie wiadomo co. Więc jakby to... Można, moglibyśmy być znajomymi, ale... Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. A wódka była pita. A, kiedyś to było. Jakąś menażerię bym walnął chyba, wiecie? Cieszę się, że jesteście. Oj, byczku, zebrak, dzięki wielkie. Nie wiem, czy żebrak, czy zebrak, żebrak od zebry. Podkreślenie jest szefem od 5 miesięcy, kiedy jakiś live w lesie spod namiotu. Jak będziemy nad morzem, to stary, będę wszystkie obietnice spełnię nad morzem, bo tam jest idealne miejsce. Tam jest idealne miejsce do robienia kempingu, namiotu rozkładania, gotowania na ognisku, wiesz... Plaża, nie plaża, tam wszystko jest, więc zobaczymy. Tylko żeby jak z pogodą, bo jak pojedziemy i będzie taka pogoda jak dzisiaj, no to pozdro 600. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! No, ładnie ten Isera tam leci. Będzie ciężko, będzie ciężko. No, tutaj to jest bardzo mocny zawodnik. Daradira, dararira. Tylko że smoki... Smoki później słabną, nie? Z czasem. Smoki słabną z czasem. Nie wiem, chyba bym odpuścił tego Pawełka i nie szedł raczej w demony. Raczej bym nie szedł tą drogą. Wolę tak iść. Okej. Tak bym zrobił. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Weź na wesele laptopa i nagrywaj jak tańczysz. Po co jest laptop potrzebny do nagrywania? To po pierwsze. Po drugie, nie będę nagrywał tego wesela, bo idę na wesele prywatnie, a nie jako, nie wiem, kamerzysta. A po trzecie, pewnie jakieś Insta Stories albo jakaś króciutkie coś tam wstawka będzie gdzieś tam, że się bawię, ale... Nic nie wiadomo czego, jakieś szczególnego, nie? Okej. Kolco zwierzę. Paweł out. Dokładnie tak samo. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Mhm.
Nie mam nic, co bym chciał mieć. Świetnie sobie radzisz. Dobra, Dawid, jakie gierki w później w planach są? Co tam, Agulka? Siema, Aguleczkę. Co ty, kochasz wszystkich? Że wysyłasz takie serduszka? To ty jakaś pojebana! Popatrz no, jak się tłuką, popatrz no. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jesteś. Siema, Korges. Piękna subskrypcja, kolego. Ale 6-miesięczna subskrypcja otrzymana od użytkownika Wojciech Gospodarz. Ale to co to jest? Czy cię przedłużyłeś? I takie rzeczy się wyświetlają? Bestie, bestie i murloki. Takie rzeczy się dzieją. Dobrze kombinujesz. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Dziękuję. Co ty masz za reklamy wytyfy? Jakiej reklamy? Prezerwatyw? No reklama prezerwatyw. Powodzenia w walce. Stream jest dla osób pełnoletnich. Zaakceptowałeś to przy wchodzeniu tutaj. Prezerwatywy są raczej dla pełnoletnich, a nawet dla niepełnoletnich, bo tym bardziej powinni się edukować, co to jest i do czego to służy. A nie później ciągnąć 500+ i rujnować sobie oraz dzieciom życie. Od najmłodszych lat. Czy kocham cię? Oczywiście. W ogóle jak wygląda ta emotka? Patrz, ma tą taką głupią minę. Taką... Pet de sake. Pokażcie. O kurde, ile odblokowaliśmy od razu. Czemu aż tyle odblokowałem? Mamy 3 pakiety. Otwieramy? Opening. Czy widziałem nowy ranking youtuberów na ten miesiąc? Nie, nie obchodzi mnie on. Okej. Będzie legenda? Nie ma. Dobra, lecimy jeszcze jednego wariata. Zagramy. Dawidek, będzie wczorajszy symulator farmera na YouTubie? Na Archiwum Live, bo wczoraj tak tylko troszeczkę pograłem w tego w symulator farmera i mi się nie chciało, wyjątkowo, znudziło mnie. Dawidek, jak się odblokowuje karnet do ustawki, że masz 4 bohaterów, bo ostatnio patrzyłem i był za 90 euro, bla bla bla. Nie, 15 euro kosztuje albo 2000 golda.
Ja kupiłem za golda teraz, bo miałem 4000. Kupuje się przy wejściu na ustawkę po lewej stronie, tutaj. Tu dokładnie, widzisz, rozmazane jest. Ja, tutaj w to klikasz. W bonusy tam jest napisane. Czasem spada tak, no bo wiesz, potem jest taniej, ale też im szybciej zaczniesz, tym większy bonus, nie, dostaniesz. Tym więcej zyskasz. Moi drodzy, podobno jest taki żart, że inflacja w Polsce jest taka dynamiczna, że te złote medale, które przywiozą zawodnicy z Polski, się liczą już jako srebrne. Także... Spory dzisiaj ruch, ale dodatkowe miejsce zawsze... A brązowe się nie liczą. Brązowe są już jak poza podium. Siema, ty przed wpierdoleniem węgla? Nie, przed wpierdoleniem tobie bana. Siema. A już po jestem, patrz, jak szybko poszło. Jeszcze tacy ludzie istnieją? Ja nie wiem, skąd oni przychodzą. Oni przychodzą chyba tam od Jabczana, albo tam od nie wiem, w sumie. Jakieś marginesy przyłażą. Wiesz, jak taki streamer, który ma dużo tysięcy widzów, gada na przykład, że dany streamer bądź ludzie z danego regionu na przykład jedzą węgiel albo, nie wiem, smarują kanapkę gównem, no to potem takie dzieciaki chodzą i głupoty piszą po internecie, nie? No. Także jakaś tam odpowiedzialność mała jest za to, co się gada. Powiem wam, że jest coś nie tak z Hearthstone'em. Nie no, internet jest, bo streamuję. Się wszyscy! Zaraz zacznie się zabawa! Siema, no Czapek, cześć. Próbował pan wyłączyć i włączyć? O! Znaleziono. O! Chyba Lisz. Majew jest... troszkę słaba ostatnio po tych nerfach. Ej, czekaj. Po kupieniu 5 stoników z okrzykiem bojowym dodaj do twojej ręki brana miedziobrodego. Ej, serio? To tak działa teraz? Zmienili mu Hero Power. Znaczy spoko są te zmiany. Ja uważam, że to zawsze jakąś świeżość dodaje, nie? Wraca mój ulubiony dowódca. Zaczynamy? Uważam, że jest to okej. Okay.
Powodzenia w walce! Cieszę się. Huron, Huron, Huron! Witam pana Hurona, witam, cześć i czołem. HURON 23 jest szefem od 25 miesięcy. O, proszę Subek, witam i pozdrawiam. Ale to fajnie czyta. O, proszę Subek, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Raz goście elegancko, życzę miłego dnia. Dziękuję za wsparcie tego kanału. Dawidek, robiłem wczoraj tatuaż i noga mi odpada, pomóż. I bardzo dobrze, kurwa, tatuować sobie ciało wymyśliły baby. Mogłaś sobie od razu na pi... Na... O. No. Tylko nie napięcie! Na laurach. Byłem Korges! A, widzisz... Powinienem się obrazić jak kobieta, gdy nie zauważysz. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Ja niczego się nie boję. Oprócz mnie. Czy będziesz na podryw szedł, że taki fryz? Tak. Boże dzieło niszczyć. Dokładnie. Pan Bóg stworzył cię taką piękną, jak każdy człowiek jest piękny, a ty zadecydowałaś, że będziesz ingerować w jego stworzenie. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No chyba, że jesteś zbyt ładna. No to tak jak napisał tutaj, że trzeba się oszpecić, żeby było, bo aż głupio jest być tak ładnym, nie? Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Twoi stronnicy... Chętnie pójdę się podzielę. Ja codziennie patrzę w lustro i się nie mogę nadziwić, jaki piękny jestem. Słuchaj, ja mam podobnie. Ja mam podobnie. Patrzę na swój brzuch, mówię, ależ zajebisty. Wiesz. Ja mam wszędzie lustra, tu mam lustro, tu w łazience, w kuchni, wszędzie lustro. Jeszcze patrzę, muszę cały czas patrzeć na siebie, mówię, ale super. Wszędzie. Lepiej. Wszyscy mają cię na celowniku, uważaj. Patrzę se na bebech. No, ostatnio patrzę, bo tak... Muszę sobie ten bebech zrzucić troszkę, bo mi wrócił bebeszek, wiesz? Jak zrzuciłem dużo kilogramów, to mi się taki płaski zrobił. Teraz trochę, wiesz, piwka jakieś wjechały, jakieś ogólnie. To niestety tak, to potem ten bebeszek lekko wrócił. Co ma? Uwaga. Nigdy nie miałem lepszego brzucha, gościu, co ty gadasz? Kurde, kupiłbym tego, ale one potem zginą, te jednostki, to bez sensu. No smok, no. Każdy ptaszek ma być... A, jest dużo tych powiedzeń, nie? Dotyczących... Pindola z brzuchem, że... Każdy sołtys...
trzyma konia pod dachem. Nie, czekaj, jakoś tak. Albo że pod dużym kamieniem duży wąż. Prawda? Kto nie ma brzucha, ten kiepsko rucha, o. Stronnicy pokazali, co potrafią. Moi stronnicy, twoi stronnicy. Na 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 na. To są mania na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 pod dachem konia chowasz, tak. Operację na oko miałeś, pajs? No to cóż ci mogę powiedzieć. Zdrowia życzę. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Czy uda ci się prowadzenie utrzymać? Wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Ile już paczek przyszło? No, niedużo. W sensie... nie wiem... Kilka osób gadało, że będą wysyłać, że coś tam... A koniec końców... Ja nie wiem, czy oni w ogóle tylko tak gadali. Przyszły jedna, dwie. Dwie mam w domu i trzecia jest w paczkomacie. Czeka do odbioru. Wieczorem odbiorę. Do kiedy te paczki? No jakbyś dziś wysłał, to jeszcze zdąży przyjść do niedzieli. Albo najwyżej przyjdzie po niedzieli, w poniedziałek czy we wtorek. I też będzie otwierana i też będę oczywiście wdzięczny. Czy nie w pracy? Nie, no jest w pracy rozpęd. Tak samo jak ty, nic nie robi. Czy ciężko pracuje, przepraszam. A od szczurka coś doszło może? No nie wiem, dzisiaj jest jakaś oczekująca, ale tam nie mam imion i nazwisk, nie? Tylko jakieś tam, kto, jak tam się ktoś nazwał.
Smok, bestia, demon. Smok, bestia, demon, żywiołak. No śmiało, wynajmij. Dobra, jest bestia. To jest ważna bestia. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota. Tylko, że są dwie bestie, nie? Są teraz dwie bestie. To jest buff też dobry. Sobie go zostawię. Dasz sobie radę. Spiżowy strażnik jest lepszy? Nie! Coś ty, ten będzie mi rósł. Na najgorszy cel poszło. Remis. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Dobra, bo mogę mieć jedną bestię tylko. To muszę wywalić, mimo że to jest złote i... A chociaż... To wywalę. Zrobię sobie level. Zrobię sobie rola. O kur... Zachowam ich na później. Dobra. Weźmiemy sobie to. Siema Gucio H2P, cześć. Pati do roboty wygoniłem? Tak. Ja zawsze ciężko pracuję, napisał Rozpęd. Oczywiście, nie wątpię. Pa pam, pam, pa 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 pam. Zła. Okropne towarzystwo, ale zostawiają sute napiwki. Zostawiałem sute napiwki. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Aha. Uwaga. O nie, cztery sm... O Jezu, patrzcie co on ma. O Jezu, patrzcie jaki mocarz z niego. No ale co dalej? Właśnie, co dalej? Nie? Patrzcie jak dostał na łeb. Kończysz balet? Nie, nie kończy baletu. Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Konkretna będzie ta twoja armia. O! Ama. I go. Może być. Może być. Ja bym tą bestię wypierdzielił stąd, bo ona mi zabiera buffa chyba, ale... No. No, Ama jest git. Aha, miałem Murloka na truciznę w ogóle teraz muszę znaleźć. No, wiem, przepadło, zapomniałem. Spokojnie. Nie, nie, wiem, wiem o tym, już nie musicie komentować. Wiem, wiem, wiem. Jak to jest, 420 i parę osób tylko pisze, reszta to boty? Kasztanek, kurwa, od kiedy ty mnie oglądasz?
Od kiedy ty jesteś na Twitchu? Od 2015 roku zrobiłeś konto, stary. I ty jeszcze przez 6 lat się nie nauczyłeś, że po prostu tak działa Twitch, że ludzie oglądają, ale nie każdy pisze na czacie? A jak chcesz sprawdzić faktycznie, czy są boty, to wpisujesz ukośnik chatters. Jest 371 osób zalogowanych. Przy 400 widzach jest to bardzo dobry wynik. To znaczy, że ludzie mnie nie oglądają na głównej stronie i większość, wszyscy, którzy oglądają, praktycznie mają konta pozakładane i ten. Naprawdę dobrze ci idzie. Tego demona bym wziął. Wziąłbym tego demona zamiast tego demona. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Spokój pośród rosu! O tak! Ciemność się mogły. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Cieszę się, że jesteście. Ale słabo. Została słabego bufa. Szefem od 6 miesięcy. Dziękuję ci, Smoku z Komodo. Pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję. Drugi poziom, Smok. Wow, dzięki. Bardzo dziękuję. O nie, trzeba go wyjaśnić, bo on czeka na bufy. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Gra smoki. Smoki, krupnioki. No jest beznadziejna ta ama, no. Chociaż można ją bufować. Zadowolony klient. O kurde, jaki donate. 661 wysyła 50 zł. Nasz stary dziadzie na głupoty. Nie no, jak to taki donate? Kto to widział takie coś? Nie no, dziękuję ci serdecznie, no, jakby... Z grzeczności powiem, nie trzeba było, ale oficjalnie uważam, że trzeba było. Dziękuję bardzo, doceniam. Tym bardziej, że się przyda. Przyda się teraz, bo jakieś wydatki takie dosyć mam ostatnio związane ze sprzętem komputerowym. Tu jakieś kartę pamięci do aparatu, tu kupiłem sobie jakieś kable, tu jakieś przejściówki i tak dalej, więc dziękuję bardzo. Doktorant przyszedł na jedną szybką. Tak, ostatnią zagramy, no. Ty zawsze przychodzisz, doktorant, jak już będę, kończę w tego Hearthstone'a.
A ja jestem na biedaczacie, ja tam patrzę. Nieźle sobie. Dobra. To co, moglibyśmy sobie tu zrobić level? Tego smoka, no w to, nie? W sensie to tak, to tak. No w sumie za trzech bym dostał, to jest dobre, nie? Na tą rundę. Zawsze powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Okej. Nie mam takiej jednostki, którą bym warto było odradzać. Jak Gandalf! Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Słuchajcie! Zrobimy... On nie dostanie trucizny, Perak. Odrodzenie w tej grze działa tak, że odradza ci się do podstawowych, bazowych ustawień. Czyli będzie amalagacja, która ma chyba 6-6 statystyki i nic więcej nie ma przy sobie. No i walczymy z boostem, gościu ma bestię, no. Gościu ma bestię, nie wiem w sumie co możemy tutaj wykombinować. Może już wywalimy po prostu nadzorczyni, nie? A, no to jak ma bestię, to może ma barona i tak dalej, to wezmę sobie bzyta chyba, co? I bzyt wjedzie? Szukaj Amy trzeciej. Wynajmij rekruta, póki możesz. Nope. Dobra, dajmy tak. Uważam, że tak będzie okej. Spróbujmy tak zrobić. Fajny fryz, dzięki Jergie. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Dobra, zobaczmy. Dawaj w tego, zajebiście. Super. Zepsuliśmy mu trochę deck. Ale nie tak ekstra zepsuliśmy, ale trochę. Ale to i tak za mało będzie chyba. No, niestety tutaj przegramy tą rundę. Ale bzyt dał radę, tylko teraz potrzeba więcej trucizn. No trucizn brakuje, no. Ciężko jest po prostu przeskoczyć w pewnym momencie build. Jakiś tam build. Myślę, co bym mógł dostać po rolu. Chyba nic takiego.
Okiełznaj dzikość! Aba, tak przemienimy. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Nie no, odrodzenie... Nie, na trucizny odrodzenie nie działa, Jezus Maria, ile mam wam mówić? No i ciul, no kurwa, musiał pierwszy zaatakować, co za gówno. No niestety, moi drodzy, no. Wyżej dupy nie podskoczę, dokładnie. Po prostu ma deck taki, którego nie da się zabić moim. Niestety. No jest opcja, że jeszcze dostanę trucizny, ale... To też jest za mało, to jest... To jest wszystko za mało. No to jest trucizna... Trucizna w murloka jakiegoś. Dobra, zróbmy tak. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Zrobimy coś takiego. Dobra, zróbmy tak. Masz tu trochę złota za fatygę. Solidny, strategiczny wybór. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. To nie ma znaczenia. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Moja tarcza za Argus. Ja niczego się nie boję. Tylko nie spoczywam. Kurwa, nie dałem odrodzenia, ja pierdolę. A i tak nie miało sensu to już. To już wszystko do dupy już. Pomścij mnie! No braknie jednej trucizny, nie? Brakuje jednej trucizny. To byśmy to wygrali. Nie, nie, odrodzenie by w co innego mogło dać bańkę, niekoniecznie w truciznę. Niekoniecznie tam... Gdzie bym chciał, żeby dało. No dobrze.